Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, zaczyna się wielki dzień, wielka rzecz. Będzie się działa tutaj, w tym filmiku. Tak jak obiecałem, postaram się wylutować z dysku SSD kość pamięci, wylutować ją do takiej płytki kupionej na AliExpressie. I od czego zacznę? Położyłem sobie to na podgrzewacz. Ja mam to, postaram się wam pokazać spod mikroskopu. Jak już będzie to wszystko się podgrzewało. No i to mam zamontowane to na takiej płytce. Kiedyś kupiłem sobie na AliExpressie. Przynajmniej mi się to tak nie będzie ruszało za bardzo. Jedynie co jeszcze muszę zrobić, to sobie wyciągnę pensetę, którą będę wyciągał ten układ. Mówię wam, to będzie trudne zadanie, ponieważ tu jest taki motyw, że ten układ jest sklejony czarnym klejem, takim dość cholernie trudnym w usunięciu. Także może się nie udać wylutowanie tej kości, no ale spróbujemy. Ok, ja się przełączam pod mikroskop. Będziecie widzieli tą kość pod mikroskopem, czyli dosyć dokładnie to, co się będzie działo. Tak więc zaczynamy zabawę. Podłączam do zasilania płytkę, którą będę grzał ten cały dysk, tą kość znaczy się. Ok, podłączone. Patrzcie się, co się będzie działo, jak nałożę topnika. Powinien się powolutku roztapiać. Zobaczymy. Tak, jest podłączone pod zasilanie. Sprawdza rękawiczką, czy to grzeje. Rozgrzewa się powoli. Dobra. No i widzicie, że już zaczyna się powoli rozgrzewać. Oczywiście jakość z tej kamerki mikroskopu będzie troszeczkę gorsza, bo jak wiecie, zepsuł mi się HDMI grabber i teraz jest podłączone do kamerki internetowej Microsoftu LiveCam Studio. Na razie nie wspomagam się hotem od góry. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie, tylko podlewając i używając od spodu tego podgrzewacza. Dam sobie więcej topnika. Motyw jest taki, że nabrałem sobie pasty lutowniczej do strzykawki po paście termoprzewodzącej i widzicie, że jeszcze resztki tutaj się rozpłynęły z tej strzykawki. Coś powiem wam. Nie za mocno się to chyba rozgrzewa, albo muszę czekać więcej. Chciałbym sprawdzić w ogóle, jak ten klej będzie reagował. Czy można go będzie w jakiś sposób, ja sobie postaram teraz tutaj tą płytkę przytrzymać. No czuję, że jest ten klej tutaj. Ojejku, to będzie naprawdę bardzo trudne zadanie, ponieważ może ja troszeczkę zmienię ekspozycję. Czekajcie. Ekspozycja automatyczna wyłączona, ok. White balance też wyłączony. Albo nie. White balance niech będzie włączony. No i zgubiło mi ten white balance. Dobra, to pobawię się ręcznie. Tak, żeby uzyskać jak najbardziej ten ekran najlepszy, jaki mogę uzyskać. No dobrze. Pierwsze, co bym chciał zrobić w ogóle, to usunąć ten klej po boku. Ale niestety nawet na podgrzewaczu, jak chociaż. Czekajcie, zobaczę, czy mi się tutaj ta cyna topi chociaż. Patrzcie się, mam to podłożone na podgrzewaczu. I po krótkiej chwili... No nie mogę w to uwierzyć. Czyżbym miał szczęście i ten klej uda mi się usunąć?
coś pięknego. Chyba uda mi się go usunąć. Czyli trzeba troszeczkę dłużej poczekać. Teraz z tą stronę postaram się. Robię to jedną nóżką od pensety. Chcę wam to jak najlepiej pokazać, bo kurczę, myślę, że to jest bardzo fajne do przekazania. No, ten klej się usuwa. Aż jestem zdziwiony. Nie widać chociaż tego tak za bardzo, bo musiałbym zejść chyba z exposure. No jakoś tak to średnio wychodzi. Dobra, tak będzie chyba najlepszy obraz. Popatrzcie się, klej schodzi, czyli mamy ten pierwszy etap wstępny. Ja sobie tutaj po tych bokach wszystko wyskrobię. A najlepszym patentem na to, żeby sprawdzić, czy jakiś układ tutaj na przykład mogę ściągnąć, dotknę tego kondensatora. Nie, nie jest płytka rozgrzana tak, żeby można było ściągać elementy. Także mogę śmiało sobie tutaj dłubać przy tym kleju. Tylko zastanawiam się, dlaczego dobra, być może, że nie mam tej płyty ułożonej całkowicie na środku płyty. Ale najważniejsze, że ten klej schodzi. Ja pierdziele. Popatrzcie się. Jest, widać, że on schodzi. Jeżeli uda mi się ten układ wylutować. Widzicie, ile tego tutaj zeszło? Taki szlam jest, jak kurde, jakbyście czyścili kanały gdzieś. Oczywiście się teraz wygłupiam. Ta strona, powiedzmy, że jest już fajnie przygotowana. Ten klej już się rozpuścił praktycznie. Został mi tylko sam tutaj dół od tej strony, czyli od góry. Wow, już gorąco jest wszystko. Parzy. Tutaj ta strona. Dobrze. To ja już myślę, że można wziąć hota w rękę i spróbować wylutować ten układ. Także co? Lecimy z tą zabawą, nie? Ja sobie zobaczę, jak to jest w OBS-ie mniej więcej kręcone. Tak, ok. Jeszcze podleję topnika trochę. Zmniejszę może white balance, tam na auto. Niech będzie już ten auto. Jakbym teraz tak zrobił, tak? Dobra. Exposure. Dam na 8, nie na 6. No ok, myślę, że tak już lepszego obrazu nie zrobię z tego. Także ja jeszcze naniosę topnika ze strzykawki. Tak, żeby podlać tutaj. No i dobra, i lecę z hot airem. Temperaturę sobie ustawię na 380 stopni. Co zrobię? Dyszę sobie ściągnę, żeby ten nawiew był o wiele większy. I teraz lecimy z zabawą. Tylko poczekajcie, jeszcze sobie ustawię tak tą płytkę, żeby mógł jak najlepiej to złapać, czyli tak tutaj z boku, nie? Lecimy z koksem. Hota i w rękę. To jest operacja. Nadmuch na maksa daje. Ja się nie patrzę już w ekran monitora, tylko na płytkę tutaj. Wy będziecie widzieli bardziej to, co się dzieje. I czy to się uda wylutować?
Mam problem. Coś mi się stało z grzałką. Ze stacją HE mi pokazuje Hater Error. No nie wierzę. Jeszcze raz spróbuję. 102 leci. 200. 360. 374 mi pokazuje. No i HTR error. Ale ząk. Nie wiem co jest. Chwila, muszę zrobić pauzę, bo stacja mi kurde nawaliła. Czyli nie będzie zabawy z wlutowaniem. Nie mogę w to uwierzyć. Okej, słuchajcie, rozkręciłem kolbę na szybko, żeby sprawdzić, patrzcie się, co się stało. Na szczęście tylko to, czyli będą dwie naprawy w jednym. Hater error. Widzicie? Ten kabelek odlutował się od czujnika. Jezu, jaki fuksior. Dobra, robię pauzę, lutuję go i lecimy dalej z tematem. Ale jaja. Dobra, słuchajcie, lecimy z powrotem. Stacja uruchomiona. Tym razem już wam mówię. Chodzi. No i dobra. Lecimy z wylutowaniem tego pana. Teraz powinno już być dobrze. Tak jak mówię, już o, teraz już grzeje, aż się dymi. Nie patrzę się na monitor, tylko na układ. Jeżeli uda mi się go wylutować bez uszkodzenia, to będzie super. Ale widzę, że ten klej trzyma i to bardzo dobrze. Także ciężko to widzę. Nie chcę pójść. Czuję, że nie uda mi się to zrobić poprawnie przez ten klej cholerny. No, układ ani drgnie. A już przy tym podgrzewaniu, tutaj co dostał, powinno to zejść jak po maśle. Czyli dobrze przewidzieli, zabezpieczyli się przed wylutowaniem tego. Słuchajcie, ja odwrócę na drugą stronę, bo na drugiej stronie. O, tu już odpadł. Słuchajcie, kontroler z drugiej strony. A sama kość pamięci ani drgnie. Co jest to od drugiej strony? Nie. Elementy już można ściągać pensetą, jak się chce. Właśnie wyciągnąłem dwa kondensatory i układ ani drgnie. Jeszcze raz obrócę go na drugą stronę.
Słuchajcie, to jest niewykonalne. W taki sposób. To jest no niemożliwe, żeby to wylutować. Ten klej trzyma tak mocno. To jest jakaś masakra. Ja pęsetą dociskam tą płytę bardzo mocno, kręcę na boki, a to nawet nie drgnie. Aż już rysuję układ. Czy kość pamięci. Tutaj już wszystkie te... A wylutuję sobie już po boku takie elementy, które sobie włożę potem, dobra. No nie da się tego ruszyć. Po prostu się nie da tego ruszyć. Ja pierdziel. Dobra, to dodamy 430 stopni. Chociaż już powiem wam, że to już jest przesada. Bo grzeje to od spodu i od góry. Czyli chyba będzie druga część pokazywała, że po prostu to jest niewykonalne, żeby... Ja pierdzielę. No słuchajcie, to już jest przesada. 440. To już wiem, że z tego nic nie będzie. Ale pomęczę się jeszcze, tak z ciekawości. Nic. Zobaczę jeszcze drugą stronę. Wylutuję sobie co ciekawsze elementy. Kwarca też wylutujemy. No i polegliśmy. Boże, to nie chcę puścić. Ja nie wiem, czym to mam wylutować. Wezmę inną pęsetę. Ta jest też gruba. Znaczy cienka. Nie, nie, nie ma sensu. Poddaję się, odkładam stację Hot Air i podsumuję to tak, że no popatrzcie się, ile to elementów już poległo. Kompletnie rozwalił mnie ten klej. Wiem, że jeszcze na Chińczykowie dostępny jakiś taki preparat, który usuwa ten klej. Włączę w ogóle podgrzewanie, żeby już bez sensu się nie grzało. I co mogę powiedzieć? Dużą pewnie temperaturę odbiera. Przełączę się teraz już na Droid Cam. Dużą temperaturę pewnie odbierała ta płytka tutaj z tego podgrzewacza. No ale jak widzieliście, kompletnie ten układ nie drgnął. Trzyma się jak diabli.
Jedyna opcja to jest taka, żeby wyciąć tutaj go mini szlifierką, ale to też jest bez sensu, bo te układy są równolegle pod spodem do siebie przylutowane, także jak wytnę, to jednego bym musiał praktycznie i tak uszkodzić, czyli trochę bez sensu. Czyli cały mój plan spełznął na marnym. I teraz co tu zrobić? Myślę, kombinuję. No jedyna tylko nadzieja w rozpuszczeniu tego kleju czymś pod spodem i potem szybko wlutowanie go. Zawiodłem się troszeczkę, no. Zawiodłem i zaskoczyłem tym, jak mocno ten układ jest przyklejony tutaj. Jest po prostu już praktycznie zniszczony. Zobaczcie, jak to wygląda. Może ja teraz go zdejmę z tej płytki. Położę tutaj pod spodem. No zobaczcie, to w ogóle nic nie ruszyło się. Lipa. Dobra, będzie druga część zakończona dużym failem. Niestety nie wszystkie, jak to powiedzieć, filmiki muszą kończyć się happy endem. No i przy okazji wy zobaczycie sobie, że ten się nie skończył happy endem. Pokażę wam jeszcze tutaj wylutowany ten kontroler, który sam odpadł. To jest dokładnie chyba SM22 4658 albo 46, już nie pamiętam. Teraz jest brudny, to nie zobaczymy, co tam pisze. No i co mogę powiedzieć? Tutaj mamy jeszcze drugie miejsce. Tak jak pokazywałem wam wcześniej na następną kość, którą można sobie wylutować. Wtedy dysk miał jakby były 4 256 giga. No i zakończę to w ten sposób, że gigantyczny fail, totalna porażka.